Cześć kochani, witajcie na kanale Stasiu Sports TV. Chciałem wam zaprezentować Dastusia już w tym samym miejscu, w którym kręciłem go jak był malutki. Dastuś ma już 4 lata, ponad 4 lata. Dzisiaj mamy czerwiec, a Dastuś w kwietniu skończył swoje 4 latka. Teraz właśnie zajmuje się obgryzaniem kija i jest przeszczęśliwy. Jestem dokładnie w tym miejscu z nim, kiedy byłem, to chyba z 3 lata temu było, no 2 na pewno, kiedy Dastuś był taki mały i biegał po tej polanie. Zobaczcie, na Stasiu Sports TV też można sobie zobaczyć właśnie ten filmik, kiedy to było jakiś czas temu. No i teraz jesteśmy w tym samym miejscu. Dastuś jest już dużym psiakiem. No właśnie zainteresował się czym innym. Ale cały czas obgryzał kija. Wtedy go tutaj puściłem. Teraz boję się, żeby zwiał. Chociaż on ma takie dni, że jak się go puści, to... Śmiesznie się położył. Chociaż on ma takie dni, że jak się go wypuści, to wraca. Czasem to trwa pół godziny, czasem godzinę. Ale w końcu do swojego pana wróci. Nie wiem, czy zgodnieje, czy chce mu się pić, czy po prostu tęskni. Ale tak oto prezentuje się Dastuś, mając 4 latka. Jest ciągle słodki. Ciągle lubi się psocić. Ale nie w taki sposób, który gdzieś tam by denerwował swojego właściciela. Nie obgryza mebli, nie obgryza kapci, ani butów. Nie robi żadnych takich szkód materialnych. Ma swojego misia, swoją maskotkę i te rzeczy sobie obgryza. Poza tym, jak sam zostaję w domu, jak ja idę do pracy, a Stasiu jest w szkole albo u swojej mamy, no to Dastuś wtedy zostaje sam, nawet czasem na 8 godzin i jest bardzo dzielny, nie załatwia się w domu, nie szczeka, sąsiedzi się nie skarżą, mówią, że jest cichutko i sobie śpi. Zabierzemy mu kija, co? Zobaczymy, czy odda. Oj, przytrzymał. Ale zobaczcie, nawet nie szczeknie na mnie. On jest taki po prostu przekochany. W ogóle polecam wam Beagle. To jest bardzo fajna rasa, szczególnie jeżeli ktoś ma w domu dzieci. Jedyną jego wadą i ogólnie Beagle jest to, że lubią zwiewać. To są psy, które cały czas, jak jesteśmy na spacerze, to węszą, szukają. Taki typowo pies myśliwsko tropiący. On zostawił swojego kijaszka. Zobaczymy, jak zareaguje, jak zabiorę. Dastuś, chodź, nie ciągnij mnie. Dasty, mam twojego kija. Zobacz, mam twojego kija. Dasty! No może poczuł sarenkę albo króliczka. Dastuś! Coś go zainteresowało. Albo chcę zrobić siusiu po prostu. Dusty! Dusty, nie ciągnij mnie! Chodź! No, sorry, zasłaniam wam paluchem ekran. No, ewidentnie jakiś trop złapał. Tak właśnie wygląda bigielek, który złapał trop. Średnio mnie słucha. Wręcz bym powiedział, że praktycznie w ogóle muszę go pociągnąć. I to jest właśnie ta jedyna wada, o której mówiłem. O, zobaczył, że mam jego kijaszka. Dusty, zobacz co mam. Zobacz, mam twojego kijaszka. Zobacz. A tam co zobaczyłeś? Ach, pieska innego. O, gdzie inny piesek? Dusty już się zainteresował innym pieskiem. Chodź, Dastuś. No. Jest piesek z jakąś panią i chłopcem. No, my tego pieska nawet chyba znamy. To jest Sunia. Dastuś ją lubi. No chodź, masz kijacha. Masz kijacha. Taką. Chcesz Suni pokazać, że masz kijaszka? Bardzo. I co, Dusty się wiele zmienił przez te lata?
Ja myślę, że nie aż tak. Może trochę zmężniał. Taki większy się zrobił. Przypomina mu się ten kijek. No dobra, to tyle, bo nie było dawno Dostiego. Dawajcie proszę łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał Stasiu Sports TV. Jak macie znajomych, którzy mogą dać suba, to też ich o to poproście. To zawsze jest fajne dla każdego twórcy, jak daje im się suby. Każdy zawsze się z tego cieszy i z łapeczek w górę. Więc my też ze Stasiem o to prosimy. No i do zobaczenia na następnym filmiku. Może to będzie stream jakiejś gry. Może to będzie relacja z jakiegoś meczyku. A może jakaś niespodzianka, zupełnie co innego. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo. No, Dusty się ładnie żegna. Oj, Dusty, Dusty. Dusty! Dusty! Spójrz jeszcze tutaj na pożegnanie. Okej, trzymajcie się. Dzięki. Hej, hej, pa, pa.